Cześć, Boże Maria Kaliściak, zapraszam Państwa na informacje dnia. Jezus stawia każdemu z nas pytanie, za kogo mnie uważacie, mówił ojciec święty Franciszek, który dziś spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Ojciec Święty przywołał pytanie Jezusa skierowane do uczniów, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedzi udzielił Szymon Piotr, ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. To samo pytanie dziś Jezus stawia każdemu z nas, podkreślił papież Franciszek. Udzielmy odpowiedzi, która nie jest teoretyczna, ale wiąże się z wiarą, czyli życiem, ponieważ wiara jest życiem. Odpowiedzi, która wymaga również od nas, podobnie jak od pierwszych uczniów, wewnętrznego wsłuchania się w głos Ojca i zgodności z tym, co Kościół zgromadzony wokół Piotra stale głosi. Chodzi o zrozumienie, kim jest dla nas Chrystus, czy jest on centrum naszego życia i celem każdego naszego zaangażowania w Kościele i w społeczeństwie. Ojciec Święty tłumaczył, że postawa, w której to Jezus jest w centrum, prowadzi nas do miłości. Ta miłość wyraża się poprzez otwarcie się nas wszystkich i naszych wspólnot na osoby ubogie i takie, które znajdują się w kryzysie. La carità sempre la via maestra. Miłość jest najlepszą drogą doskonałości, ale trzeba, aby dzieła Solidarności nie odrywały nas od kontaktu z Panem Jezusem. Miłość chrześcijańska z jednej strony jest spojrzeniem na drugiego oczami samego Jezusa, a z drugiej strony jest dostrzeżeniem Jezusa w obliczu ubogich. Papież zachęcał wiernych, by przyglądali się postawie Matki Bożej. Tłumaczył, że pełny sens naszemu życiu i naszej miłości nadaje zaufanie Jezusowi. Blisko 600 nowych zakażeń koronawirusem, zmarły kolejne 4 osoby. To dzisiejszy bilans epidemiczny w Polsce. Najwięcej infekcji przybyło w województwach małopolskim, śląskim i pomorskim. Ministerstwo Zdrowia obawia się, że jesienią epidemię koronawirusa spotęguje dodatkowo epidemia grypy. To będzie dość duże wyzwanie dla polskiej służby zdrowia, bo wiemy, że w okresie infekcyjnym w ciągu dnia do lekarzy rodzinnych potrafi się zgłosić około 200 tysięcy osób z takimi dolegliwościami jak kaszel, gorączka. Czyli z takimi objawami, które mogą wskazywać zarówno na przeziębienie, jak i na zakażenie koronawirusem. Do tej pory Polska radziła sobie z kryzysem poprzez sieć szpitali jednoimiennych, cyfryzację i porady telefoniczne oraz silne ograniczenia. Na jesień będzie realizowana nowa strategia, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przygotowaliśmy już na jesień strategię, bardzo mocno kładąc nacisk właśnie na lekarzy medycyny rodzinnej, bo to oni będą tym pierwszym ogniwem, gdzie się stykamy, gdzie przychodzi pacjent. Dziś resort zdrowia odnotował blisko 600 nowych przypadków koronawirusa. To spadek w porównaniu z poprzednimi dniami. W ocenie ministerstwa w najbliższym czasie liczba zachorowań utrzyma się na wysokim poziomie. Powodem nie są duże ogniska w zakładach pracy, a mniejsze spowodowane imprezami rodzinnymi i powrotami z wakacji. Mija 81 lat od podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Dwa totalitaryzmy przesądziły wtedy o czwartym rozbiorze Polski. Podpisanie paktu miało bezpośredni wpływ na wybuch II wojny światowej. Po I wojnie światowej Niemcy i Związek Sowiecki chciały wywrócić dotychczasowy porządek. Józef Stalin nie porzucił planu światowej rewolucji, mówi historyk dr Robert Derewenda. Miał takie marzenie, aby rzeczywiście wybuchła wojna w Europie, dlatego że tylko w ten sposób mógł zagarnąć nowe tereny, mógł ponieść tą rewolucję światową poza granice Związku Sowieckiego. 23 sierpnia 1939 roku Niemcy i Związek Sowiecki podpisują pakt Ribbentrop-Mołotow. To nazwiska ministrów spraw zagranicznych obu państw. Przy podpisaniu paktu jest obecny Stalin. W praktyce to pakt Stalina z Hitlerem. Oficjalnie porozumienie zostało nazwane paktem o nieagresji. Do tego dołączono o wiele ważniejszy, tajny protokół wraz z mapą przewidującą, jak te dwa potężne państwa, jak i madło, wezmą z obu stron Polskę pod swoje panowanie. Podkreśla historyk Piotr Boroń, poprzez pakt Ribbentrop-Mołotow Niemcy i Związek Sowiecki podzieliły między siebie wpływy w Europie, tłumaczy historyk dr Maciej Korkuć. Pakt Ribbentrop-Mołotow przekazywał do strefy sowieckiej
Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, wschodnią Polskę. Stalin podbił państwa bałtyckie, wciągnął je na lata do swojej strefy wpływów. Nie udało mu się zawłaszczyć Finlandii. Pakt był jednak realizowany. Porozumienie dwóch totalitaryzmów przesądziło o wybuchu II wojny światowej. Stalin chciał tego tak samo jak Hitler. To Stalin i Hitler wspólnie zaprojektowali II wojnę światową. Rosja próbuje dzisiaj zakłamywać historię. Pakt Stalina z Hitlerem albo jest owianym milczeniem, albo pokazywany jako próba poprawy sytuacji w relacjach Związku Sowieckiego z Niemcami. Rosja wraca do starych tez ukutych w czasach stalinizmu. To wszystko ma przykryć oczywisty fakt, że podpisanie paktu było przejawem agresji Związku Sowieckiego wobec krajów Europy. Hitler uderzył jako pierwszy, 1 września. Stalin dołączył do niego 17 dni później. Polska stała się pierwszą ofiarą dwóch totalitaryzmów. Od 1 września do 30 listopada prowadzony będzie powszechny spis rolny. Z powodu epidemii spis będzie można sporządzić zdalnie za pomocą internetu lub telefonu. Powszechny spis rolny przeprowadzą ankieterzy Głównego Urzędu Statystycznego. Będą to dane dotyczące powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt. Będziemy również zbierali informacje na temat budynków gospodarczych, nawożenia, nawadniania, jak również aktywności ekonomicznej rolników. Wyjaśnia wicedyrektor Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku Dorota Wyszkowska. GUS zaznacza, że nie będzie pytań ani o majątek rolników, ani o ich zarobek. Podczas spisu nie będziemy pytali o sprzedawane przez gospodarstwa rolne produkty, tylko o to, czy gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi sprzedaż produktów rolnych. Oczekujemy jedynie odpowiedzi twierdzącej lub zaprzeczającej. Dane zostaną zebrane poprzez 3 metody. Podstawową metodą zbierania danych będzie samospis internetowy. Czyli użytkownik gospodarstwa rolnego będzie mógł wejść na aplikację spisową na stronie spis.gov.pl i będzie mógł się spisać. Pozostałe metody to badanie telefoniczne oraz wywiad bezpośredni. Ta ostatnia opcja ze względu na epidemię najprawdopodobniej nie będzie stosowana przez ankieterów. Dane na temat gospodarstw rolnych są potrzebne do prowadzenia skutecznej polityki rolnej, mówi Marek Wojciechowski z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie. Ten spis rolny pokaże, w jakim stanie jest nasze gospodarstwo, w jakim stanie jest rolnictwo w naszym kraju. Pokaże zmiany, które przez te 10 lat się dokonały, bo przecież wspólna polityka rolna obowiązuje już wiele lat. Na polską wieś trafiły miliardy złotych przez ten czas i trzeba rzeczywiście zobaczyć, jak po tych 10 latach zmieniła się struktura polskich gospodarstw rolnych. Po raz ostatni powszechny spis rolny odbył się w 2010 roku. Tegoroczny potrwa do końca listopada. Kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych nabiera tempa. Najnowsze sondaże wskazują, że Joe Biden, który kilka dni temu już oficjalnie został kandydatem partii demokratycznej, nie może być pewny wygranej. Donald Trump zaczął odrabiać straty. Jeszcze miesiąc temu sondaże były mocno niekorzystne dla Donalda Trumpa. Joe Biden miał dużą przewagę w Stanach wahających się. Wtedy był w stanie odbić Republikanom nawet Teksas. Wyborcy uważają, że Trump nie wie, co robić w sytuacji, w której koronawirus, czyli kryzys medyczny, przeradza się w kryzys ekonomiczny. Najnowszy sondaż CNN pokazuje jednak, że Biden traci przewagę. W tej chwili on nadal prowadzi, ale widać wyraźnie, że ta różnica się mocno zmniejszyła. Mówi profesor Robert Alberski. Według sondażu CNN różnica między Bidenem i Trumpem zmalała do 4 punktów procentowych. Jeszcze mniejsza jest przewaga kandydata demokratów w Stanach wahających się. Wiele wskazuje na to, że Trump odzyskuje siły, mówi prawnik Marcin Jakubczyk. To bezrobocie już teraz zaczęło, jednak ten stopień bezrobocia zaczął spadać. To działa oczywiście na korzyść Donalda Trumpa. W lipcu w Stanach Zjednoczonych przybyło blisko 2 miliony miejsc pracy. To wciąż mało w porównaniu z początkiem pandemii, kiedy pracę straciło 13 milionów osób, co Trumpowi wytyka regularnie Joe Biden. Przed kilkoma dniami Biden już oficjalnie przyjął nominację demokratów. Wcale nie musiało być tak źle, wystarczy się rozejrzeć. Nie jest tak źle w Kanadzie czy w Europie. Prezydent Trump powtarza nam, że wirus zniknie, czeka na cud. Cóż, mam dla niego wiadomość, żaden cud się nie wydarzy. Well, I have news for him. No miracle is coming.
Trump sięga jednak po dane gospodarcze sprzed pandemii, przekonuje wyborców, że gospodarka zaczyna wracać na właściwe tory. Spójrzcie na to, co osiągnęliśmy do czasu pojawienia się tej plagi. Spójrzcie na to, co osiągnęliśmy. Teraz robimy to ponownie. Wybory prezydenckie w USA zaczynają przypominać referendum nad polityką Donalda Trumpa. Dr Marcin Chmielowski podkreśla, że 80 dni to za mało, by gospodarka wróciła do siebie. Dodaje, że osoby bezrobotne w USA zagłosują za jakąkolwiek zmianą. Większość wyborców Bidena, mniej więcej 60-70%, mówi, że zagłosuje na niego dlatego, że nie jest Trumpem. Dr Marcin Chmielowski przekonuje, że czas nie jest zwolennikiem Trumpa. Inne zdanie na ten temat ma prawnik Marcin Jakubczyk. Wskazuje też, że starcie Bidena z Trumpem to także silny spór światopoglądowy, starcie cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. Obecny prezydent jest silnym przeciwnikiem tak zwanej aborcji. W tej sprawie rzeczywiście Donald Trump zrobił bardzo wiele, wypowiedział prawdziwą wojnę Planned Parenthood i środowiskom pro-choice. Kampania demokratów jest finansowana m.in. ze środków z klinik aborcyjnych, jak właśnie z Planned Parenthood. Wybory w Stanach Zjednoczonych odbędą się 3 listopada. I to wydanie już kończymy. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.